Po pierwszym meczu finałowym Polskiej Ligi Koszykówki bliższy złotego medalu jest Anwil. Zespół z Wrocławka odniósł cenne zwycięstwo w hali przeciwnika Procomu Trefla Sopot. Bohaterem spotkania był Jeff Norgard. Jego celny rzut za 3 punkty na 2 sekundy przed końcem zapewnił Anwilowi wygraną 66-65. Drugi mecz finałowy jutro również w Sopocie. W pierwszym spotkaniu brązowy medal Idea pokonała we Wrocławiu Polonię 97-95. Koszykarze Anwilu Włocławek po raz pierwszy w historii zdobyli tytuł Mistrzów Polski. W 6 meczu finałowym pokonali Procom Trefl Sopot 93-88 po dogrywce i wygrali rywalizację play-off 4-2. Mecz we Włocławku miał dramatyczny przebieg. W ostatniej kwarcie 10-punktowe prowadzenie utrzymywał Procom. Anwil doprowadził jednak do remisu i o zwycięstwie decydowała dogrywka. W dodatkowym czasie gry więcej zimnej krwi zachowali gospodarze i wygrali tę część spotkania 11-6. Dla trenera Anwilu Andrzeja Urlepa to już 5. złoty medal w Mistrzostwach Polski.